Cześć, nadszedł czas, by odmalować te ściany. Bo dawno nie były malowane. Jedna jest pomalowana, a reszta nie. Więc dzisiaj zakupiłem w sklepie 3 próbniki farby, 3 odcienie szarości. Bo chcę, żeby ta ściana była szara, ta też, a ta za mną, zobaczcie sami, będzie wyremontowany pokój. 1, 2, 3. Bo w praktyce jak to będzie wyglądało przy oświetleniu? Dziennym? Okej, fajnie. To. Ale najważniejsze jest przy oświetleniu fotograficznym do nagrań, białe światło, jak to będzie wyglądało, jaki będzie klimacik na filmach. Dlatego 3 wybrałem. Żeby to dobrze zrobić, nie pomylić się później w zakupie, jak wybiorę, to należy wziąć taśmę papierową, marker, opisać 3 nazwy, zrobić, opisać to elegancko. I wtedy mamy pewność, że będzie to dobrze zrobione. Więc zaczynamy. Zaczynam. Robię pierwsze miejsce, szykuję. To można ręką, nie nożyczki, ale widzę, że można ręką oderwać. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, gdzie zrobimy sobie pomiar. Zrobię pomiar. I teraz trzecie, bo są 3 próbki. Więcej nie szalałem, doszło do wniosku, że nie. Jeszcze jedna mi się podobała, to była inna farba. Ale te wystarczą spokojnie, bo to są akrylowe farby za 50 zł, a 2 litry. Była jeszcze 70, mega szelarna, ale tu sorry, nie będę walczył nie wiadomo z czym, więc taka wystarczy, tym bardziej, że za jakiś czas może się odwiedzi, inny kolor będzie. Więc zaczynamy. Trzeba teraz opisać to wszystko. Grafitowy zmierzch. Pierwszy to jest grafitowy zmierzch. Ja sobie to opiszę w ten sposób. A. Graf. Z. My. I. E. Sz. Ż. Z. Zmierzch. To jest pierwsza farba. Dobra, już mamy opisane. Teraz weźmiemy sobie drugą farbę. Zimowa cisza. Dobra, mam opisane kolejną. Stawiam tutaj. I mój faworyt to jest szara poświata. To jest ten kolor, który raczej będę chciał wziąć te inne, żeby zobaczyć, przetestować, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, pewnie pomyśleliście, że będę tutaj malował. Nie, tu, żebym mógł wzrokowo ocenić te farby. I teraz trzeba je otworzyć, zobaczyć. I zaczynaliśmy od tej. Zaczniemy sobie po kolei, zrobimy. Więc komisyjnie otwieram farbę, próbnik. Takie próbniki po 4 zł są. One są fajne, bo mają od razu pędzelek. Ja sobie pozwolę jeszcze go wymieszać. Zobaczymy, jak to się będzie malowało. Więc nadmiar trzeba zebrać. Trochę to, co wzięło, po prostu rozmarowuję, żeby to było widać, co to jest za kolor. Oczywiście ona wyschnie, to zobaczę dopiero następny dzień, jak to wygląda. I to był już tak grafitowy, dobra. Cisza teraz. Zimowa cisza. To samo robię. Wymieszam trochę, przemieszam. Komisyjnie przy Was otwieram tą farbę, ten próbnik, żeby nie było, że to są świeże próbniki. Na pewno te kolory
Pyk. Moment. Bo zresztą widzę, że pigment trzeba wymieszać, przemieszać. O, zbieramy nadmiar, bo tego dużo nie chcę robić. Pewnie widać, że one są podobne teraz, jak są mokre, bo są podobne. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce później. I teraz czas na mojego faworyta. Otwieram go komisnik obożony, go wymieszam, bo tu muszę mieć pewność, że to jest to będzie. Pyk. Otworzony. A, widzicie, tu zerwałem napis, ale na górze jeszcze jest opisany. Każdy kolor jest na górze opisany. Brawo. Dulux. Co to fajnie robicie. I chyba tak jak teraz po tych patrzę farbach, to chyba będzie to. Zobaczę później. Po wyschnięciu. Będzie widać to wszystko dokładnie. Dobra. Widać pomalowane. Więc się zobaczymy jutro lub pojutrze w następnej części. Bo zobaczę, bo i tak jutro nie będę. Dopiero w piątek, gdzieś środa, pewnie dopiero niech to spokojnie dwa dni powisi. I wam powiem, jaki jest tego rezultat. Jest drugi dzień już. Te farby wyschły. Trzy kolory, które wybrałem z testerów. Dlatego warto kupować, bo teraz już wiem, że ten, co wybrałem jako faworyt swój w sklepie, jest ok. Będzie się fajnie komponował z tą zielenią, będzie fajny kontrast. Bo to też nie mógł być za jasny, ale intensywny, fajny, jasny kolor. Czyli warto czegoś takiego kupować. Pamiętajcie o tym, że można sobie wybrać próbki, sprawdzić na ścianach, czy na pewno to pasuje. Na przykład dwie sąsiednie kolory, sobie wybierzeć jakieś dwa kolory, na przykład ten i ten ciemniejszy, na przykład ten i ten ciemniejszy na drugą ścianę. Możecie sprawdzić, czy to rzeczywiście wam będzie grało, podobało się. Dobra, to tyle. Nie rozwodzę się w tym odcinku, bo będzie konkretny odcinek, gdzie pokażę całą metamorfozę, jak to robię, jak maluję. Więc taki grubszy odcinek. Tu na razie to tyle. Cześć!